Cześć, jestem Gosia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak i czym zabezpieczać skończony projekt. Żeby się diamenty nie odrywały od kleju, co ma dość konkretny wpływ na jakość obrazka, który jest prawdopodobnie za tani. Który jest z tych tańszych krajów i obrazków. Posiadam tutaj taki lakier. On jest biały do użytku, właśnie do Crystal Art, czyli do diamentów. Ale jeżeli chodzi o to, że jest biały, to nie martwcie się, po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty i nie bardzo wygląda. Do aplikacji będę używać mojego starego pędzelka do podkładu, bo jest delikatny. No i już używany do tego. I dosyć miękki. Nie będzie wyrywać diamentów z miejsca. Tak więc zaczynamy. Zazwyczaj zaczynam od górnego lewego rogu. Schodzę w dół i tak po trochu robię rządkami, tak żeby było efektywnie. No cóż, powodzenia. Jeżeli nie lubicie zapachu lakieru, butaprenu czy czegoś w tym rodzaju, radzę Wam założyć maseczkę, bo no, nie, dość nieprzyjemnie pachnie. Jak już Wam się niechcąco na przykład wyciągnie diamencik, najlepiej jest poczekać, aż trochę wyschnie, znaleźć miejsce, gdzie jest potrzebny ten diament, po prostu go włożyć do środka. Są różne rodzaje lakierów, czy tam sealerów, jeżeli chodzi po angielsku, jeżeli nie ma czegoś takiego w języku polskim. Są z brokatem, żeby jeszcze bardziej się błyszczały. Chociaż jeżeli chodzi o te dobrej jakości diamenty, to zupełnie nie będzie potrzebne. Chyba że jest naprawdę bardzo ładny projekt, który trzeba jeszcze podkreślić, a nie macie na przykład w nich metalicznych diamentów typu AB. No właśnie. Gdzie jest moja pęceta? O. Używam pęcety do wyciągania tych wypadłych diamentów i odkładam na bok, żeby się nie zgubiły. Potem jak się znajdzie dziurkę, jak jeszcze jest w miarę mokry projekt, o, to można jeszcze dołożyć i nie będzie w ogóle widać, że wypadło. Żeby
żeby lakier uzyskał jak najlepszą jakość, nie było za sztywny projekt, najlepiej jest bardzo minimalną ilość nakładać na bardzo cienką warstwę na diamenty, tak żeby były wokół nich lakier, a nie na nich. Jak zmyć lakier z pędzelka? Pod ciepłą, bieżącą wodą. Jest to produkt, który się rozkłada pod ciepłą, bieżącą wodą. Więc jeżeli nawet w jakiś sposób ubrudzicie sobie ubranie czy coś, wystarczy przemyć gorącą wodą. Jak już widzicie, tutaj ten róg zaczyna już blednąć, jeżeli chodzi o krystalizować się, jeżeli chodzi o lakier. Myślę, że teraz jest ok. Zrobię Wam cięcie i wrócę do Was, jak już polakieruję wszystko. Widzimy się za moment. Ok, to zabezpieczenie zakończone. Niestety w trakcie, już pod koniec, skończył mi się lakier. To musiałam użyć takiego drugiego z dodatkowym brokatem. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Teraz poczekamy, aż to wyschnie. To mam mniej więcej tak z 8 godzin schnięcia. No. To pokażę Wam potem, jak to wygląda wyschnięte. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi też. Więc do zobaczenia potem. Ok, witam Was po 3 godzinach czekania, aż to wyschnie. Widać, że już jest prawie wyschnięte, ale do pełnego wyschnięcia jeszcze potrzebuje paru godzin. A my sobie omówimy następny projekt. Ok, tak więc wybrało nam ten, czyli babeczki. Są to kwadratowe, 30 na 20 i 30 kolorów. Widzimy się podczas przygotowań do zaczęcia projektu. Pa, pa!